Where do you wanna go? We can drop you. Wherever you want to go, I will be a bodyguard. Okay, I send you group request. Yeah, I am in a group. Okej, okay, należymy, znalazłem do fajną grupę. Co więcej, wszyscy będą mieli polskie opaski, pomimo tego, że to nie są Polacy. No świetnie. Co więcej, mają helikopter, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że nie są aż tak wygirowani. Okej, zrzucił nas z helikoptera. No i lecimy spotkać się w punkcie zbiórki, czyli tutaj. Chyba lecimy dalej. Aha, czyli zrzut się, nie wiem, nie rozumiem, nie udał. Czy się pomylili? No, a w każdym razie przygoda. Ziom, bro, ziom. Bro, ziom. Ej. Nice. Chyba nie powinienem mówić tego nice. Nie wiem, czy oni nie chcą na cicho to, tego Hello. Zrobić. A, okej. Okay. Nie na cicho. Próbuję znaleźć wejście do bazy. Tutaj widzę, że po tym... Kurwa. Prawie spadłem. Po tym gzymsie można by wejść do bazy normalnie im chyba. Tam jest wejście? Chyba tak. Oni do kogoś strzelają, ale nie wiem do kogo. Do kogo oni strzelali? Dziwny dźwięk. Ale to chyba normalny dźwięk. Może zrzuca kolejnych? Przecież to są nasi. Nieźle. Trafili i to do bazy wylecieli, świetnie. Świetny zrzut. No, pro. Come on, man. Oh my god. Yes. Dobra, jesteśmy w bazie. Ciekawe, co mają ciekawego. Pewnie tutaj w tym budyneczku jest wszystko, co ciekawe. On używa mojego code crackera, żeby się tam dostać. Więc może ktoś z tej bazy. Kurwa, nie mam pocisków. Żadnych zapasowych, ale mam drugi magazynek jak coś, okej. Okay. Thank you. Surrender, NDC team. Yeah? Surrender. Go outside. Bro, not you. Yeah. Not you, bro. Udało nam się w końcu złamać kod tutaj w tym miejscu, ale w środku jest NDC klan, dosyć mocny klan. My jesteśmy grupą taką zebraną na szybkości i tak dużą grupą, bo jest nas aż 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osób. No ale oni nie chcą się poddać i mają lepszą pozycję w środku. Tutaj my musimy zejść po drabinie. No i jest teraz problematyczna sytuacja, zobaczymy jak to się rozwiąże. No sytuacja jest patowa. My wykonamy ruch, to pewnie my zginiemy. Oni wykonają ruch, oni zginą. Okej, ktoś to musi zrobić. Schodzę na dół. Open the door again. You can't open, right? Yes, this code cracker is ruined.
No i co teraz robimy, skoro ja nie mogę otworzyć tych drzwi? No nie przejdziemy dalej po prostu. Krótka piłka. Strzelają do nas, tylko skąd? Pytanie skąd? Z innych budynków? Rozdzieliliśmy się na różnych pozycjach, wyszliśmy tutaj z tej budki, w której i tak nic nie zdziałamy. No i będziemy próbować ich powoli eliminować, ponieważ gdzieś się usadowili chyba w blokach dookoła. Może tylko jeden, może dwóch, może kilku, ale ktoś tutaj działa. No, sytuacja robi się problematyczna, bo nie wejdziemy do ich bazy. No, oni mogą próbować nas powoli eliminować z daleka, gdzieś z lasu tutaj. No ciężko będzie ich wyhaczyć, a nas dużo łatwiej na dachu. Bro, bro, come here, don't show yourself. Okay. They have heavy sniper. A okay. They are sucker, bro. They are fucking coward. Yes. They don't show up. Rozstawionych w tych budynkach. Sami jesteśmy tutaj w bazie przeciwnika, no w przeciwnika innego klanu. No ale sytuacja jest trudna, bo oni się nie pokazują, no nie chcą wyjść. My jesteśmy wystawieni, mogą przychodzić inni. Mają jednego snajpera, mają na zewnątrz, na pewno. Więc zobaczymy. Bro, they gonna shoot you, believe me. Be careful. Yeah, bro, yeah. Nie nasz. Przeleciał obok, ale strzały dochodzą z wybrzeża. I to nie są strzały nikogo od nas. Bro, we were gonna go to them, okay? We are waiting our friend. When he come, we will go them. Okay. Okay. To fight, yes. NDC, welcome to my party. Gość odpalił muzykę. Dobra, odpuściliśmy sobie bazę klanu NDC. Idziemy po prostu, jak rozumiem, szukać PvP, jakiejś wymiany ognia z innymi. Jest nas aż 5 osób, więc no fajny team. Jeszcze nigdy nie byłem w tak dużym teamie. Czuję się dużo, dużo bezpieczniej, wiedząc, że jest tyle osób, które będą mnie osłaniać. Co to się dzieje? Wysadził stację, tak? Sadly. Do you have team? I have one friend only. Ah, okay. Not now, but we play together often. Ah, okay. After the vibe, whenever you want, we can come help to you. Yeah, okay, thank you. Chyba z 50 mnie gość trafił na strzała z helikopteru, który się przemieszczał dosyć daleko, no strzał mistrzowski. Ale jest plus zginięcia na wybrzeżu, że już jestem przy ciele, 300 metrów. Where did you die? Where did he shoot you? At the top of this tower. Really? Yes. Oh. Dude, okay. Come inside. Yeah, okay. Ah, you have all my stuff.
Nice. Thank you. On walił gdzieś z wybrzeża, prawdopodobnie. Czyli nie z helikoptera, tylko... czy helikopteru, tylko z wybrzeża. On jest tutaj koło nas. Słyszę ładowanie magazynków, mam nadzieję, że to ktoś z naszego teamu. A, to jest jakaś baza. Może on ma tutaj bazę. Kurwa, strzelił ktoś do mnie. Nie wiem skąd, nie wiem jak, nie wiem gdzie, cholera. Bro, these people so suck, bro. Hey, Matt, hey, Matt. Oh, megaphone out, megaphone. Do you have battery? Do you have battery? Yes, I think. Drop me. Here. Drop me. Thank you.